Witam Was, ja jestem Mateusz, a w dzisiejszym filmie Cristiano Ronaldo prowokuje Leo Messiego. Arjen Robben blisko zakończenia kariery. Lewandowski graczem kolejki Bundesligi. Grzegorz Krychowiak piłkarzem miesiąca. Kingsley Coman może zakończyć karierę, a ma dopiero 22 lata. Zachęcam Cię do zasubskrybowania tego kanału i zapraszam do oglądania. Cristiano Ronaldo i Leo Messi to wielcy sportowcy, ale też odwieczni rywale. Choć jeden, jak i drugi w wywiadach przyznaje, że lubią się nawzajem, nieraz mogliśmy usłyszeć ich uszczypliwe komentarze. Tym razem to Cristiano Ronaldo w wywiadzie dla włoskiego La Gazzetta dello Sport wypowiedział się na temat Messiego. Jeśli chodzi o Messiego, to może tęskni za mną. Grałem w Hiszpanii, Anglii, Portugalii, a teraz gram we Włoszech. Za to on cały czas jest w jednym miejscu. Może on potrzebuje mnie bardziej. Dla mnie życie jest wyzwaniem, to mi się podoba, lubię uszczęśliwiać ludzi. Chciałbym, żeby pewnego dnia przybył do Włoch. Mam nadzieję, że przyjmie wyzwanie tak jak ja. Jeśli jednak jest szczęśliwy w Barcelonie, rozumiem i szanuję to. Messi jest fantastycznym facetem i piłkarzem, ale mi w Turynie niczego nie brakuje. To moje nowe życie. A wy co uważacie o słowach Cristiano Ronaldo? Czekam na Wasze komentarze. Arjen Robben coraz poważniej myśli o zakończeniu swojej zawodowej kariery. Jak wiemy, po zakończeniu tego sezonu Holender odejdzie z Bayernu. Spędził tam 10 lat i niezaprzeczalnie stał się legendą klubu. Jeśli zapytamy kogokolwiek, z czym kojarzy mu się Bayern Monachium, to jedną z pierwszych odpowiedzi będzie na pewno Arjen Robben. Jak przekonuje, o odejściu z Bayernu myślał długo, ale nie żałuje swojej decyzji. Po sezonie, jeśli nie napłynie żadna oferta, która będzie go satysfakcjonowała, bardzo możliwe, że zakończy swoją przygodę z futbolem. Obecnie ma 34 lata, ale myślę, że dalej jest bardzo atrakcyjny na rynku transferowym. A wy gdzie chcielibyście zobaczyć Robbena? Piszcie w komentarzach. Według Kickera Robert Lewandowski został wybrany graczem kolejki Bundesligi. W ostatnim spotkaniu z FC Nürnberg zdobył 2 bramki, a jego Bayern Monachium wygrał spotkanie 3-0. To właśnie występem w tym spotkaniu zapewnił sobie takie wyróżnienie. W tym sezonie zdobył już 9 bramek w lidze, a w ostatnich 3 meczach, na co składają się 2 spotkania ligowe i 1 w ramach Champions League, zdobył 4 bramki. Niemieckie media zachwycają się Lewandowskim, choć jeszcze 2 tygodnie temu pisały negatywnie o Polaku. Co ciekawe, w poprzednim sezonie Lewy zdobył 5 bramek po uderzeniu głową, a w tym sezonie ma już ich 7. Jest to bardzo ciekawa statystyka, która wymaga głębszej analizy, co zmieniło się w grze Bayernu i samego Lewandowskiego. Grzegorz Krychowiak został wybrany piłkarzem miesiąca Lokomotywu Moskwa. Uzyskał prawie 36% głosów. W listopadzie zagrał w 5 spotkaniach i za każdym razem pełne 90 minut. Wyróżnienie piłkarza miesiąca Krycha zdobył już 2 raz w tym sezonie. Za pierwszym razem uzyskał ponad 59% głosów, a miało to miejsce w sierpniu. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Kingsley Coman ma za sobą ciężki okres. Przez kontuzję stawu skokowego opuścił mundial. Kolejnej kontuzji nabawił się pod koniec sierpnia. Sprawiła ona, że musiał pauzować przez wrzesień, październik oraz listopad. Pierwszy raz od sierpnia zagrał 1 grudnia w spotkaniu przeciwko Werderowi Brema. Coman w tym roku przeszedł już 2 operacje tego samego stawu skokowego. Jak przekonuje, jeśli ponownie załapie kontuzję tej samej nogi, to prędzej zdecyduje się zakończyć karierę, niż podda kolejnej operacji. Życzymy Francuzowi wiele zdrowia. Zachęcam Was do obejrzenia poprzedniego filmu, gdzie macie jeszcze możliwość wygrania PaySafe Card. Pamiętajcie, że możecie ocenić ten film. Dzięki za oglądanie, do usłyszenia.